Cześć Deizjako, Kutasko i brawo. Czekam na Lorda i zagram kilka partii 30-sekundowych. Co tak laguje? O kurwa. Na czas spróbuję. To jest 20 sekund. Ma 18 sekund, żeby nie zmatować. Kurwa. Niedobrze. Mat. Jasny gwint. No za dobry chłop się trafił. Jeszcze raz. 7 sekund. Dziękuję ślicznie. Kara. Kara musi być. Kurwa, nie wiem, oni za szybko dają radę za szybko. No przecież ostatnio tak nie działało to. Jak graj normalnie, no to jest normalnie na tym tempie. Nie da rady myśleć tu cokolwiek. Super kamerka? Tak raczej się nie wydarzyło. To chyba ty zrobiłeś. Dobra, zagrajmy. No... Chwila. Ja jestem jak co? Napisałem. 35 minut temu aktywny. A jak powie, że jednak nie może, to idę grać w Chilla Sard, Peter, ale mam nadzieję, że będzie mógł, no, idzie jak pisał. Idzie sobie czarnoskóry człowiek u bramy na czarno, do tego ciemna droga, a ta droga jedzie samochód. Jak myślisz, dlaczego? Nie wiem. Dobra, zagram normalną jedną 3-minutową partię. Mam nadzieję, że już przyjdzie. Ty, awatary są... Nie, zasłonięte są. O, chyba napisał. Nie napisał. Oj. Muszę chyba tak zagrać. Co będzie grałem z Lordem? It Takes Two gramy razem. Pierwszy raz w sumie. Mieliśmy już dużo wcześniej zagrać, ale... Jakoś tak wyszło. Pionkiem czy hetmanem? A. Chyba wjebał. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo mu życie nie jest mile. Rozumiesz, XD? Nie bawi mnie. Cześć Faxe, dziękuję Sarujuni. Poddał się. Jeden poważny błąd. Co było błędem? To poważnym. O cholera. Szczegóły? Przegląd? To. A czemu? Fajne to było właśnie. Bo w momencie nawet jak on by tu zbił... A. Bez kitu. Nie no, i tak było git. Bo jakby zbił tu, odbiłbym tu i hetman atakuje wtedy niechroniony pionek. Czemu to było złe? No ale jakby... I pionkiem chcą, żebym zagrał. Nie wiem. Przeoczyłeś szansę na zdobycie skoczka. Tak?
A, faktycznie, no tak, ma sens. No tak. Dobra, już rozumiem. Mądre, no. Ale proste też. Kiedy będzie smalczyk, nie wiem, o kim mówisz, a Delord będzie... Już powinien być, ale go nie ma. Czekaj, ja się na dzisiaj z nim umówiłem? Chyba tak, napisałem, gramy dziś w It Takes Two o 15.40. Tak, możemy od 20. No to chyba dziś. 15.40? No, 15.40 pisałem. A to jeszcze jedną. Kiedy eksplodzi Fishing Planet? A nie wiem, nie prędko. Na razie uskuteczniam ryby w prawdziwym życiu, ale nic nie łapię. A chłop ostatnio mówił, że wędkarstwo nie może być sportem ekstremalnym. Filmik bym mu pokazał, ale tam jest dużo krwi. Nie wiem, jak się Twitch zapatruje na to. Czy to z ryb jest, no. Ale i tak nie wiem, jak się Twitch zapatruje. Cześć, Likis. Jak tam Aurelion? Chujowo. Generalnie wszystkie gry, co grałem ostatnimi dni, przez dwa ostatnie dni na offstreamie, to katastrofalnie źle szły. I wróciłem do lasu, bo już nie mogłem wytrzymać na tym midzie. Nie mogłem. Na każdej linii, co byłem, to chujowo wychodziło. Jeżeli przyszedł leśnik, to była przegrana gra. Bo ja w momencie, jak przychodzi... O, kamery nie ma. W momencie, jak przychodzi leśnik, to mi się grać odechciewa już kompletnie. Już nie mam motywacji, żeby grać po wyjebce. Drażni to za bardzo. No i powróciłem sobie do lasu. No i w lesie jest git. Tylko mniejsza satysfakcja z gier jest to. Ale już za długo byłem bity i nie mogłem znieść tego. Czy ogram tę grę mega trudna? Nie. Cześć, piwko. Twoim to do Lorda? Nie no, to on wie, że ma być. Nie muszę mu przypominać. Przecież on wie, że do 20. Musiało coś ważnego wypaść, obstawiam. Czy coś takiego. Napisałem mu, że jestem. Zachlał? No nie zachlał, bo był 20 minut jestem temu. Jestem sorry, telefon miałem. Cześć, Krzyś Dżungler. Cześć, witam. Oho. Co ty kurwa robisz? A, bo pionka mi zbił, to porówno wyszło. Ojej. Ty, miałem tu... Oj. No. Czemu podwójnie słyszę dźwięki? Chyba mnie strapował tu. No, chuj wie, co teraz zrobić. Jak zbiję tu, on tu. A jak dam sobie zbić. A. Dziękuję, Bartek. No nie wiem. No i co?
Gówno w sumie. Co? To w sumie się nie wymieniam na dobrą sprawę, jak nie chcę. Ale czuję już, że czasu braknie. Jak go nie zaszachuję, to mi weźmie królową. 20 sekund? No widzę, ale... Nie mam pojęcia. O, zobaczy teraz to. Ma 2 minuty. Może remis zaproponuje. Chyba nie weźmie. Ty, no jeszcze go nie ma. To nową. Patrz, jak chłop snajpera zeruje. Nie wiem, czy to mnie ekscytuje. Chyba niekoniecznie. Co? To są świry niezłe. O, jaka rybka. A już zaraz zerknę. A może jak już do przodu mam materiał, to cały czas push. Znaczy wymiany, nie push. O. Co on kurwa robi, ty? Co jest? O kurwa. Pamiętaj, Guciu, o tym, że jak Delord był trenerem, to nie chciał grać z tobą, a teraz został bezrobotny, to sobie przypomniał o kolegach streamerach. Ale nie chciał zostały grać, litery, to powiem, co bo... o Mamonie. Mamon to Amron. To on dostał w pizdę od Gita z korona na klacie. Bo miał własne zajęcia, no co w tym dziwnego? Teraz jak ma czas, bo tymczasowo obstawiam, nie pracuje, no to gramy. Ale tak to... Tak to nie mógł. Dobra, ogarnij się. Dzięki Rejdoku. Oj. Kurde, mam wrażenie, że wygrywam, ale że jednak chce mnie docisnąć. Chłop, tylko po co ten ruch? To nic nie daje. Nie, coś tu śmierdzi. Prawda.
Co jest? Nie. Cześć Bartek. Lorda dzisiaj nie będzie. Jak to nie będzie? 49 minut temu ostatnio aktywny i nie wyświetlił wiadomości żadnej. Może się coś stało? Cholera. Nie no, mam nadzieję, że nie. Ale podejrzanie to wygląda. Już mu uwagę zalał. A mózg? Nie no, gdzie? Nie jest tłusty. A ostatnio słyszałem, że Delord rozważa zakup Skody. Pytał się widzów, czy się będą z niego bardzo śmiali. Bo coś myślę. Ale to chyba nieprawda. On się śmiał z ludzi ze Skodą. Pamiętam. Zapytałem się go kiedyś, jakie zdanie ma na temat tego, że ja chcę kupić Skodę. To się uniósł. Cześć Digasik, dziękuję. Ale pytałem go tak, pamiętam, z półtora roku temu. A rybę miałem zobaczyć, co to za ryba. Jo pierdole. Co jest? Takie, to jest przerażające, że takie rzeczy żyją w tych rzekach. Znaczy rzekach, co to jest rzeka? Chyba rzeka. Ale fajna przynęta. Kurwa mać. Wyobraź sobie, że pokąpać się chcesz w takiej wodzie. Nie wiem, co to ta woda. Kurde, olbrzymia. Boa? Nie wiem, co to. Nie wiem, co to za gatunek ryby nawet. Nie mam pojęcia, do czego to podobne. Chyba, że to... Nie wiem, sum to nie był sum. Eagle support, player strana be cute, uwo, a fuck meanwhile eagle meet players. A pewnie przeklina i się wkurwia na leśników. Bo już widzę, ktoś tam w krzorach stoi. O nie, nie, nie. To jest kurwa... Aż się... No nie no. Ale disco, tak, DC to musiało być. Jest tu gdzieś na czacie, że DC? Enemigos. Regenerandose. De una Shinji posta de posta que ni quería jugar, al cabo que ni quería jugar la co. A zabili, zabili. Jest to filtrujące, nie dostał DC. Troszkę opóźnione reakcje mam, mam wrażenie. Gdyby nie odpaliła tej poty. Ty, ona nie ma poty. Ciastko dostała, czy co? De una Shinji posta de posta que ni quería jugar, al cabo que ni quería jugar la co. Jasny gwint, no tiltująca ta gra jest, no. Delord zapomniał, przed chwilą stawił na Instagram story, jak wpierdala drwala w maku. Nie no, ale 52 minuty temu, a on jeszcze gry nie pobrał, która waży 50 giga. No i ja bym sobie zagrał w co innego, jakbym wiedział, że na później. Ja tak to siedzę i walę, nic nie robię. Ale bym sobie zagrał w coś innego, jakbym wiedział. Kurde. No to nic no. Jeszcze poczekam z 5 minut, a potem się pójdzie na coś innego. Na ten Chillas Art albo... O, albo może na jedną grę w ligę. O, super by było. Dziękuję OneFaza, dzięki Diables. Siema, siema. I dziękuję Dygasik. Co kurwa? No poważnie. A to widziałeś? Co to? O, i jeszcze jedno. Nasz Borek Kopyto. Borek kurwa transwestyta lubi jak go lady bo... Co to jest? Chyba brzmi jak AI. Wątpię, żeby tak powiedział. Delorda nie będzie. Właśnie wracamy z żabki. Chłop wali drugą zmianę. Swoją drogą trochę cham z niego. Ale... Bo kiedy zamówiłem hot doga, to rzucił, że nie ma, pomimo iż widziałem, że parówy się kręciły. Po czasie natomiast widziałem, jak zajadał się za ladą. Nie no...
Spokojnie, Delort sobie poradzi. Pewnie zaraz jakiś super team nowy ogrwosi, którego będzie trenerem i będzie w pytkę. Będzie Gites. Przecież on ma, jeśli chodzi o jego doświadczenie trenerskie, to ma całkiem spore. I dobrych zawodników trenował i z dobrymi zawodnikami grał. Myślę, że jest chciany. Jest na blackliście. Nie no. Na jaki blackliście? Z kim? Ty, a on w IHG jeszcze grał jak humanoid grał, czy on był już tam trenerem w IHG? Nie wiem, czy nawet był trenerem w IHG. On chyba jako gracz był. A humanoid chyba na Worldsach był. Nie, więc... A Arquel kiedyś w drużynie z... Jak mu było? Z Bjergsenem też grał. Razem w teamie grali. A Bjergsen młodziutki wtedy był, nie wiem ile on miał lat, ale jak dzieciaczek wyglądał. A to, żeby wyglądał. Się zemścić, czekał 45 lat. Co to? TikTok, Polsat, wydarzenia Polsat. Witek odpala RDR2, bo dziś nie dam rady. Nie, to nie Delord. A to, żeby się zemścić, czekał 45 lat. 85-letni mężczyzna specjalnie przyjechał z Opolszczyzny do Wielkopolski, aby własnoręcznie skonstruowaną bronią zabić byłą żonę. Ja pierdolę. Weź. Teraz może być najstarszą osobą skazaną w Polsce za zabójstwo. O tym, że nie zawsze czas leczy rany, Stanisław Ryk. Chwiściu Zakland mówi, Aśka nie żyje. W maleńkiej wsi Paruszka, na północy Wielkopolski, niedowierzanie i strach. Wczoraj to codziennie byłam zamknięta. Bałam się. To była egzekucja z zimną krwią, mówią wydarzenia śledczy. Kiedy ta kobieta otworzyła mu drzwi, ten po prostu do niej strzelił, po czym zamknął drzwi i uciekł. Morderca urodził się na rok przed wybuchem II wojny światowej. Pan ma obecnie 85 lat, jest podejrzany oczywiście o zabójstwo i to w zamiarze bezpośrednim. Przyznaje się do winy. Strzelał z broń, którą sam skonstruował. Miał czas, żeby ją przygotować. Są ludzie mściwi. Są ludzie, co popularnie się mówi, pamiętliwi. Więc on był pamiętliwy i mściwy. By zrozumieć, co tu się wydarzyło, trzeba cofnąć się w czasie o 45 lat. Przyjdzie za 15 minut, pogracie sobie, a o 23 Delma będzie tak zmęczona, że ledwo będzie mówić ci, a albo się pierdolnie do wyra i będzie udawał, że normalnie gra. Ale nie rozumiesz, że... Pójdzie spać, bo zmęczone i w ogóle... Ale jeżeli masz tryb życia, że wstajesz o godzinie 6 rano na przykład, albo 5, albo 7 nawet, no to to jest naturalne, że 23 to już bardziej zmierzasz ku łóżku. Czy tam 22 nawet, no to co w tym dziwnego? Przecież ja go nie będę trzymał nie wiadomo ile. Jak będzie chciał iść, no to spoko. Ja sobie w coś innego zagram, tylko no kurde... O! Mówi, że się spotkanie przeciągnęło mu i że jeszcze chwilkę. No dobra. Napisał mi. Cześć, Szewo. Dziękuję bardzo. Siema, siema. No to w ligę nie ma sensu jednej grać. No to se zagram dalej w szachy z dwie partie i powinno być już. Jezu, mam 584 elo na szybkich. Nie jest to wysoka, nie jest to wysoki ranking. Bronimy? A, to nie to. A. Nie lubię, jak hetmanem wcześniej chłop wychodzi, bo zawsze się zagapie. O chujec. Już niedobrze to wygląda. W powrót? Powrót, ale mam wrażenie, że to nie za dobry ruch. Oj. No niech to jasny gwinty. Dziękuję Mołej i dzięki Karma. Buciu, proszę, zagramy w plecaczki, bo zanim ten Paweł Delord wielka szabla przyjdzie, to zagramy z dwie gierki o kok.
W sumie można by zagrać jedną w plecaki. Co on kombinuje, ten chłop? O. Wjebane jest raczej. Dzięki Licht. A jeszcze z szachem to było. O kur. Next. A, plecaki miałem iść. No to to też można przerwać. Co to lepin? Rybki? Close call with a blue marlin. Siema. Siema. Kurwa, nie wiem, czy to jest bezpieczne tak w stronę Merlina blisko podchodzić i ciągnąć za żyłkę. Przecież jak to wyskoczy, teraz wyskoczy nad wodę, to cię przebije. Bądź zabije cię. Ta ryba. Jak unlucky timing się zrobi. On się nachyla nad tą wodą, jak nie wiadomo jeszcze, czy wymęczona jest ryba. Co on kurwa robi, ten chłop, że podjeżdża tak, podpływa tą łódką? Boże święty. Nie wiem. Chłop, co steruje łódką i ten, nie najmądrzej się, albo nie mają doświadczenia w tym. Bezpieczne to w chuj. A chyba tak do tego nie...